rhymes like this. The fog and the mist. What you hot? West Coast? I yell that shit out. That's all that I know. That's how that shit go. Zarobił pana jakieś dobre pieniążki? Słucham? Zarobił pana jakieś dobre pieniążki? Nie za bardzo. To pierwszy dzień jestem tutaj w mieście. Szukam, jak pan widział na Twitterze, jakiejś dobrze płatnej pracy. Się zobaczy. Otwieram panu drzwi. Pomagam panu wsiąść, zapinam panu pas. Dziękuję. A gdzie jedziemy? Na napad, proszę panu, na napad. A to będę jako napastnik? Nie, za pan. No odpali pan jakąś działkę? Się zobaczy. Wie pan, tak bez kasy to ciężko. Tak. Jadę. Czekam. Zwłaszcza, że trzeba trochę zarobić. Wie pan, jak to jest. Nowe miasto, nowy początek. To się... No tak. Odpinam panu pasy, otwieram drzwi i pomagam wysiąść. Dziękuję, jaki pan towarzysz. Miły jest. Zapraszam za mną. Idę, idę, nie musi pan celować. A nie musi pan celować. Nie muszę celować, się wyczaisz, masz się melu. Ja jestem posłuszny, ja ten nowy jestem. I weź ich za chuj. Dziękuję, wszystkie. Wszystkie. No nie musisz. Dziękuję. Ale ten pan śmiesznie gada. Dobrze, co ty? O ty kurde. Bo ten pan nie przeszedł mutacji po prostu. Właśnie. No. No mene, to robimy. Da. O kurde, nie. Nie. Co nie? Boję się strzału. No i nogi. Ja jestem nowy w tym mieście. Ja chciałem dobrze zarobić, a tu od razu tak. No niestety. Jakiś kocur do mnie przyjechał. To pęż na kicia. A pani długo tu mieszka? Siostra dłużej mieszkała. Anka. No ale ona is dead. Niestety. Ja tu jeszcze nie poznałam nikogo. Ogólnie to miło mi Blanka jestem. A ja jestem Mark. Miło mi. Zapomniałeś, jak się nazywasz? No, powiedziałem. Jadam. A pan tamten? Ja? No, pan. Zakładnicy cicho teraz. Dobra.
Chodź, sur. Nosił się tak, tylko zaprzymalowany. Kochamy cię. Nie, to jakiś puma chyba. Czekaj, czekaj. Ty, kocur, dużo dał za te auto? Do mnie sekunda, zaraz zadzwonię. Dobry panowie, co tu się dzieje? Napad. Panowie, ile jest zakładników, ile napastników? Dwóch napastników, trzech zakładników. Napastnicy, jak wy się znaliście złapać? Boję się, ja chciałem zarobić. Zakładnik. O, jakaś nowa pani. Tak, tak, wie pan co, ja się ogólnie obudziłam, no i tak trach. Zostałam porwana. Ja chciałem zarobić, jestem nowy pierwszy dzień. Byłeś mi ten kurwa trójki. Dobrze, jakie są wasze żądania na pasnicy? Jak się czują w ogóle zakładnicy? Ja chcę kurczaka z McDonalda. Panie zakładniku, pan się nie boi? A pan myśli o kurczaku? Proszę ustawić radę. Głodny tak, jestem. Aby nie jeszcze po podróży sobie. Nic nie jadłem. Czy zakładnicy posiadają, czy napastnicy posiadają coś do jedzenia? Dobra, ale mało, ja głupia. Tylko 240 pierścionków na silniku. Bardzo się boję, proszę pana. Zamknij dziu! Proszę się tak nie wyrażać do zakładników. Panowie napastnicy, jak mam się do panów odzywać? Dobra. Do panów mówić. Okej, doktor. Ja mogę. Dobra. Mów do mnie. Kadeci, odejść. Tam, za samochodami się schować. Mów do mnie, a teraz potężny kicia. Potężny kicia? No, dobra, to z panem potężnym kiciem negocjuję. Tak. Jakie są pana żądania? Za tutaj pana w zielonej bluzie, wolny odjazd. Okej. Okay. Za panią rudą, brak kolczatek. Okej. Okay. I za tutaj w czapeczce, brak helikoptera. Nie ma... Okej, okay, dobra, przedstawię zarzuty supervisorowi i powiem panu. No i fajnie. Za rudą proponują nam brak kolczatek, za tego drugiego pana proponują. Dobra, odpływaj, daj mu coś jedzenia. Za trzeciego brak helikoptera. Pragnę zauważyć, że nikt z nas nie ma możliwości pilotażu. Tak, ale moim zdaniem nie powinniśmy się na to zgodzić ze względu takiego, że na helikopter mogą dwie osoby. Tak, to też, ale zaproponuję im coś innego. Na pierwsze dwa możemy się zgodzić, za ostatnie musisz coś im zaproponować. O, dziękuję. Panowie, bo ten helikopter to tak średnio. No to co mi możesz zaproponować? Bo pana za helikopter, to wie pan, to dwóch zakładników. No dobra, to co mi możesz zaproponować? Ogólnie, to... Zamknij mordy! Poczekajcie, się skontaktuję z superfajem. Superfajem, no, czy możemy się zgodzić tak na brak kolczatek na całym pościgu? Przodem do drzwi. Dobrze. Myślę, że nie za bardzo. 5 kilometrów zaproponuję. Okej. Okay. A za następnego zaproponuję zwiększyć. Panowie? Sztuki walki. Super kicia, czy jak tam? Potężny kicia. Potężny kicia. Panie, potężny kicia. Proponuję brak kolczatek na 5 km za tego pana, bo nie mogę dać panu nieskończoności, bo nie wiadomo, jak będzie się pościg ten. Proponuję Polaczek też... zapraszam. Proponuję, żeby jechał pan bezpiecznie na drodze, to my też będziemy grzeczni. Jak najbardziej. Ogólnie. No, czy zgadza pan się na moją propozycję 5 km za tego pana bez kolczatek? Tak, zgadzam się. Nie, uważam. Okej, okay, jeżeli chce pan, może pan to zwiększyć, dając nam następnego zakładnika. Dobra, nie wystarczy mi. Moglibyśmy wtedy się zgodzić na 10 tysięcy. Dobra, a co? Nie, wystarczy mi to 5 km. Okej. A co z tym helikopterem? Ja proponuję, żebyśmy się zgodzili na helikopter. Dobrze, zgódź się. Zgadzamy się na brak helikoptera. Odmawiam. Wyjazd jest, jak są zerwane negocjacje. Co nie innego. To zgadzamy się na brak helikoptera. Tak, zgadzamy się na wszystkie żądania. Zgadzamy się na wszystkie żądania i teraz moja prośba. I poproszę dwóch zakładników.
Moja broń, poproszę dwóch zakładników, jeżeli panowie zgadzają się. Poczeka, pan poczeka, pan poczeka. To jednego. Jednak zmiana. Zamiast tego helikoptera poprosiłbym brak jednostki pościgowej. Proponują nam brak jednostki pościgowej. Miej na uwadze to, co ci mówiłem wcześniej. Kąt setny. Powiedz, że nie zgadzamy się na brak jednostki pościgowej. Panowie i panie, niestety nie zgadzamy się na brak jednostki pościgowej. Proszę pana, ja tylko... Ja co, tylko pana, co? Tylko tutaj z panami prowadzę negocjacje, ja nie decyduję. To możesz zadecydować tak, żebyśmy mieli brak jednostki pościgowej, czaisz? Proszę pana... Powiedziałem, że jest to... Dobrze. Coś trzeba im zaproponować za brak jednostki pościgowej. Nie wiem. Może jedzenie za któregoś z zakładników. Nie. Kada nie kocham. Tu mam te kanapki twoje. Głodny nie jest. Zaproponuję. No nie odjazd, albo siedzimy tutaj jutra. Znaczy ten brak jednostki pościgowej, albo siedzimy tutaj jutra. Zapytaj się, co chcą zamiast braku jednostki pościgowej. No wiesz, za brak jednostki pościgowej jest dwóch zakładników. Nie, jeden. Chce pan, żeby nam jeszcze raz powtórz? Zapytaj się, co chcą zamiast żądania odnośnie braku jednostki pościgowej. Co panowie byli chcieli zamiast jednostki pościgowej? W sumie to nic, tylko ten brak jednostki pościgowej bym nie uszczęśliwił. Sekunda, jestem na robocie. Mówią, pomocy. Że tak, że... Masz kwiatka w usisach, nie przepraszam. To tylko ze strachu. 109, zapierdalaj na komendę po wymianę jednostki na... Boję się. Tylko nie to chowę. Ale kurwa no. Życie człowieka, pamiętaj Paweł. Wiem, że ci się nie chce, ale ja nie chcę stracić ludzi. No, nikt nie chce stracić nic. Ani mnie biją. Cicho. Zaraz wyrwę włosy, Kościu. Słucham? Nie mów, słucham. Bo nie to, że jesz. Ale pan niemiły. Przepraszam. O, Frost, tylko nie za koło. Dobra, panowie i panie. Proszę o ciszę. Nie, panie wielki Kisiusz, jak pan tam? Zgadzamy się na negocjacje. Już nie będę. Jesteś w stanie dojrzeć rejestrację? Słucham? Czy jesteś w stanie dojrzeć z tamtej pozycji rejestrację samochodu? Tak, koniec rejestracji 647. 10-4. Początek rejestracji RND V3647. Cała rejestracja. Zaraz mu odstrzelę łeb. Nie, puścić. Palaczek, admini są nowi. Ten samochód, z tego pamiętam, przechodził i zgłaszał jako kradzież. Kilku nowych graczy, więc na pewno i mój gramczyk się zmieniło. Ignoruj, kiedy wychodzisz, możemy gnoić. Dobra, wychodzimy za 10 sekund, czaisz? Dobrze. Panowie, wymieniamy pojazdy i będą mogli panowie zaraz wychodzić. No dobra, to ja się popędzę w tym. Na nasz znak, okej? Okej. Pawełku, co się tam dzieje? Na razie nic, chyba są już gotowi, ale powiedziałem im, że mają czekać. Na pa, powiesz, że jeżeli nie wyjdą stamtąd, to załatwimy im wakacje, bo nie wiadomo jak tam weszli. I powiesz ich numery płuca. Super. Menel pewnie. Pitole. Nie no, zaraz numer buta pitole. Tego człowieka. Numer buta. To dalej, bo tam już żona dzwoni. Panowie i panie, musimy poczekać ze względu na to, że są problemy. Kumbak, ty jesteś problemem. Słucham? Nawet jak nie masz dodanego heksa. Panowie, panów jest dwóch.
Takie kurde złoto i tak dalej. Gdzie panowie to sprzedadzą? Nie wiem, na tym pojadę na złom i to sprzedam. Ja to tylko pożyczam. No to czekam aż pan odda. Muszę podarować mojej kobiecie. Dzicie! Zobacz! Jak panowie chcą, mogą panowie dowody pokazać. To tylko propozycja, nie nakaz. Poczekaj! Wisisz? Tak. Dobra, za ile będą tutaj te wizy? Kiedy będzie ta komisja? O, stężny grecik. Ej, ale odejdź mi od auta, bo mi polsujesz stężakami. Straci wartość, kurwa, odejdź. No właśnie, to więcej kosztuje niż ty zarabiasz przez 3 miesiące. Chociaż dobrze, jak ja bym miał kamizelkę. No nie, nikt nie będzie mieć kamizelki, a my tylko. Nie, kamizelki nie będę miał, panowie. No i dobrze. 10,50, 38 i plus 1. Możliwe, że... Myśliwe, no chyba. Dalej, masz mnie gardło boli. Dalej, bo tu gorąco, zaraz się ugotuje, no. Przedstawię ci plan. No dobra. Spierdalamy policję. Ale plan. Myślę, że jest całkiem niezły. Jest taki dobry, taki mua. Kubaks, na razie zadaliśmy Walahoff i więc można na frakcję Walahoff. Co żerą? Więc jak coś, to... Dobra, kiedy mówimy o to na frakcję. Jeżeli coś być w no dalej, no! Panowie, a was nikt nie opuścił? Że panowie wychodzą z tego? Bez naszej pozwoleń? Ja chciałem krzyknąć tylko do ciebie, kiedy możemy wychodzić. Polaczek. Panowie, zobacz wtedy ocenę. Przygotowujemy się. Takie były żądania. Ja też się przygotuję. Powtarzaj za mną. Okej? Te, policjant. Ej, policjant, powtarzaj za mną. 10-4. No, to słucham. Powtarzaj. Powtarzaj za mną. Kocha, złote. Nie, a dlaczego nie wysłuchaliście mojego polecenia? Dobra, dalej, bo ich zabiję tak o. Strzelę im w głowę. Ale masz fajne trampki, gdzie takie kupiłeś? Bo jak pomyślimy dzisiaj po streamie... To takie są mykłe, tylko że kolorami się różnimy. To też nie będą normalni. Też masz fajne buty w mięsnym, kupowałeś? 45? To w zoologicznym może. Widzę, że skóra. Nie no, nie rób mi tego. Ty w zoologicznym kupiłeś sobie maskę, chamie. Tak, co mi jeszcze powiesz? Że sam jesteś zoologicznego. To jak? Srak. Sami się wysypacie. No dobra, to zaraz będzie. Zamknij mordę, proszę cię bardzo. Uprzejmie i nieuprzejmie też. W sumie nie wiem, jak jeszcze mogę cię poprosić o to, żebyś zamknął mordę. Ale ja się boję. Ja się boję, to się nie bój. No jak mam się nie bać?
Ja się boję pistoletu. Panowie, dobra. Rozumiem, że na ten neon chciał panowie odjazd, tak? A się na hon chciał chodzić. Jak najbardziej. Okej. Tak, ja się na hejonochu jechać. Zakładnik, powtarzaj za mną, dobra? Ej, zielony bluzie. Nie ma IQ, pan. Kurwa, my jesteśmy na napadzie, a nie się bawimy, kurwa. Nawet ten... administracja nawa, więc... bo ci strzelę nie w głowę, wiesz, jak nie powtórzę za mną. Nie ma tam. A tak o komentować to możesz sobie gdzieś indziej. Pan coś powie. Limonka. Muszki. Padł. Sorry, panowie, potknął się. No umra, no wychodzimy, no ile można stanąć, wychodzimy dalej. Wiktorie mają chyba trzy, co to... Wychodzimy! No ile można stanąć? Nie wychodzisz, nie wychodzisz. No to... Wypuszczacie mi teraz dwóch zakładników. Ty zielonym idziesz, nie? A z jednym, wychodzicie. Nie. Wychodzimy z dwoma jednego. Dobrze. Pan wychodzi i idzie pan tutaj na prawo moje. Ale pan chyba się zamyślił za bardzo. Okej, to tego pana panowie wezmą. Już Polacy nie dają. A ja poproszę panią Rudą. Nie. Nie wiem, kim ty jesteś. Nie odjadł panowie z Rudą. Proszę pana, jeżeli panu... Jest pan pewien, co tu pan mówi? On jest sadą ze mną od razu robi. Weźcie sobie tego limonkę. Limonkę nie chcę. Czy panowie zabierają panią Rudą ze sobą? Nie, my chcemy się podejść tam, to jest jeszcze do tego. Na myśli powiedzieć młodego. Tony. Kurwa, nie z nią odjechać, tylko wychodzimy z nią. Chce się wyjść, no i później idziemy we dwóch, a ja zostawię mnie. Kurwa, ty jesteś inteligentny inaczej. Ja na gwałcie nie godzę. Tak? Tak. Tony, który... Co? Na gwałcie nie godzę. Pokazuję Dobrze, panowie. Na moje trąbnięcie będą mogli panowie wyjść. Co na twoje, co? Ja nie będę... Trąbnięcie tym, radiowozem. Dobra, przygotować... Weź ci limonkę, kurwa, on to zasnę. Bolek, ja powiedziałem, że nie będę tolerował idziemy. Zwłaszcza mnie na streamie. I zaraz tam dam link do tego. O, limonka się obudzi. Panie Limonka! Kajdan po napadzie. Nie ma. Tak, ale ja nie mam kajdana. Ma pan kajdanki, tylko... Udaje się pan. Ale nie mam ten. Dobra. Zapomnieli o nas. Tak. W ogóle pojechali od razu z tamtymi i mają nas w dupie. Norma. W moim starym mieście też tak było. Nie no, aż tak chyba nie było. Poczekamy. A jak nie, to pójdziemy na komendę. Na komendę? A właśnie, jest ogólnie policja na komendzie jeszcze? To powinno być. Pewnie pogoń mają. Pewnie tak. To co, idziemy na komendę? No idziemy, no co mamy robić innego? Trzeba, żeby nas rozkuli. Idziemy na komendę. Halo, czekajcie na mnie. Halo.
Then I'll rent a suite at the nicest place nearby. Halo, czekajcie. A ja krzyczę, żebyście czekali, czekali. Nie, ja mam ogólnie założone te. Dobra, idziemy na komendę dalej. Poczekajcie chwilę tutaj, może przyjadę. Policja. Nie wierzę w nich. No nie wierzę w nich. Mogliśmy tam na pasach stać. Strajkur zrobił. Spoko. No dobra. W ogóle bitwy mogę. Są Polacze, multicharakter jest normalnie. O, jest już. Więc powinna już być. Dobrze. Ja bym wiedział, gdzie to jest.
Okej, już daję wody. Jak to... Dopiero się uczę z tym, więc... Damy... Więc jak coś, to... Bolek, wiedziałem. Ale... Jeszcze nie zadecydowałem. Dobrze, idę na tą komendę. Dobrze. Piotrek zaakceptował, ale tak. Ja i tak na razie nie mogę nic zrobić, bo mam streama. Czekać. Co jest, że taka poczekalnia? Dobra, zaraz. Aha, wszyscy mają overflowy. Dobra. Zaraz wezmę i zobaczymy, co jest. Co jest, Jobi? Ja chciałem się zgłosić, ponieważ siedzę drugą dwa razy tyle, ile powinienem siedzieć w więzieniu. O to nie wiem, ja jestem, mam streama, jestem na innej postaci, więc nie mogę. No dobra, no. Trudno. Ja coś to później ogarnę to. Dobra. No. Aha, Marcello jest, żeby jest. Chciałem zostać z nim. Co jest Telax? Słuchaj, Neonem chłop mi wykonał skok podczas napadu. Wiem, ja mam streama, nie patrzę na to. Trudno, ja, nie... Ja mam nie, nagranie. Ja mam streama, nie będę też rządowy. Utrudniło ci to grę? No trochę tak, bo już zgubiliśmy przez to. Dobra, ja dzień dobry, pokażę pan dowód. Ja za chwilę wracam. Dobra. Proszę, ja panu...
Tak wiem, Polaczek, że śmieszny jest trochę to, ale co, tak też czasami musi Rut robić. Dzięki Kazi Wrocki. A zresztą wbijaj na serwer. Wszystko rozglądni. I thought you were late because you were spending time with that stupid whore wife. I hope she gets run over by a garbage truck. Fuck you! Żeby mnie tylko nie rozjechało coś.
get there. At least I didn't have to ride the bus. Nice to hear from you. Don't be a stranger. Thank you.
Dobra, już jestem.
elegancko.
Halo? 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 Którego chłopa, którego mamy? Słucham pana. Może pan mnie rozkuć? Proszę bardzo. Nie to. Proszę. Jaka ta funkcjonariusz uda się na twardnisko Sand i... Ja proponuję dwóch, bo mogą nas poddać. Dziękuję. Pościgów pojadę, żeby jak najszybciej. To się sobie on. Dzień dobry panu, jestem Batman. Miło pana poznać. Szukam jakiejś pracy. Pan szuka pracy, szukam Jokera. A tym się różnimy. Ale obydwoje coś obydwoje czegoś szukamy. A pan kim jest? Dzień dobry, dyrektor szpitala złam. Szukam pracy. Chcesz pracować dla mnie? Się dobrze zrobię. A oprócz tego, co ja widzę. Właśnie szukam takiej dobrze płatnej pracy. To pan ambulans? Tak. To nie jest ambulans, to jest Mercedes. To dlaczego tam pisze IMS do roboty? IMS do roboty! Też się zastanawiam właśnie. Dobry pan A jest to tak dyrektorze. Motywacyjnie widzę. Tak, tak, to ewidentnie motywacja. Rozumiem, że pierwsze co, jak pan idzie na przykład po apteczkę do bagażnika, pan otwiera, widzi, więc do pracy, to od razu pan się mobilizuje, tak? Bo to jest... Tak, to dlatego. Wtedy widzę i mówię, muszę uratować tego człowieka. Dobra. On na pewno ma szóstkę dzieci w Radomiu. Na 100%. W ogóle ja ten... Mówią mi czasami przechodnie, że chodzę z Underforestu. To ja bym powiedział, że bardziej z Undergroundu, ale... Tak. Oddaj mi rodziców, kurwo. Kurde, jedzenie mi się skończyło. Zaraz wracę. O, Nissan Market, wcale tego nie widać. Jadę z panem. Jedziemy szukać Jokera. Jedziemy szukać Jokera. A, no dobra. A ty właśnie a propos pana małpy, gdzie jest pan małpa? Nie widziałeś go. Jeszcze. Właśnie nie jest. O, jest nieukrytny. Kurwa. To w sumie inteligentne. Dobra, biorę ten modul i jadę.
Zobaczymy, czy znajdziemy.
Karol, to pan jest szefem medyków? Nie. A ja mogę panu powiedzieć. No nie, bo miał tu podjechać. Tak, wiem, wziąłem. No to poczekam. Przepraszam, a pan gdzie pracuje? Na górniku. Dobre zarobki? Bardzo dobre. O, proszę. Długo nie pracowałem. O, proszę. I pana stać już na takie auto? No, już dwa takie. O! No dobrze, to nie przeszkadza. Dzień dobry, witam. Dobry, ja pisałem na Twitterze. No to zapraszam. Ogólnie szybkie pytanie. Woli pan, żebyśmy porozmawiali w biurze, czy tak bardziej, jakby to powiedzieć, w przyziemnych warunkach sobie pojeździć po mieście w samochodzie? Ja pana będę pytał po prostu. A to możemy w biurze. Jak pan woli? W biurze? No i... Skąd ludzie mają pieniądze na takie... Obroże graffiti też napierdolną. Wiem nam graffiti ogólnie. Ta. No jak to zrobię? Zapraszam. Czemu się różowy nie przywitałeś? A co to kurwa za no, brak kultury? Jaki brak kultury? Zawałem graffiti, byłem bardzo zajęty. Dzień dobry panu... panu... Dobry, Mark. Panu Marku, no. Tak, miejmy nadzieję, że pan Mark będzie twoim nowym kolegą z pracy. Tak, też mam taką nadzieję. Ale tak. Będzie miło. Może nie będziesz sam. Tak. No to zapraszam. Jak tam ogólnie panu Dzionek miał? A pierwszy dzień jestem tutaj. O chwila, łyczek wody. Pamięta pan, trzeba się dobrze nawadniać, tym bardziej jak są takie wysokie temperatury. Dobrze. Zapraszam. Zapraszam. Po sobie tutaj usiądzie. Dobrze, i po pierwsze, mógłbym poprosić dowód pański? Pan pokaże, jak nie będę do rąk brał nawet. Żeby nie było. Dowodzika już dowodzik, daję panu. Tak. Proszę. Brak prawa jazdy. Okej. No prawa jazdy zawsze można zrobić, prawda? Dokładnie. Dokładnie. No to niech pan coś opowie o sobie. No ja... Kim pan był, kim pan jest aktualnie. A ja przyleciałem stąd, jak pan widzi po mojej skórze, z Afryki. O proszę. Ciekawy. Barbadosu. Takiego medyka jeszcze nie miał. O, proszę. Nie wiem, czy to Afryka, czy nie, bo nie byłem dobry z geografii. No, proszę pana, powiem tak. My nie jesteśmy geologami, geografami. Jesteśmy medykami. Musimy zajmować się ludźmi, a nie mapami. Także to spokojnie. No i ogólnie wszystkiego można się nauczyć, jestem prawda? Pierwszy dzień tutaj w mieście wam
Stanach i chciałbym gdzieś się zatrudnić, żeby pracować. Żeby mieć za wynajęcie mieszkania, za co jeść, pić. Powiem tak, w IMS-ie aktualnie nie zarabia się jakoś super, ale mam nadzieję, że jest to wystarczająco dla moich ludzi. No jakiekolwiek, żeby były dobrze, jakieś pieniądze, żeby mógł się utrzymać. No dobrze, także zacznijmy rozmowę kwalifikacyjną. Dlaczego akurat IMS? Czemu pan się zdecydował akurat na bycie medykiem? Ogólnie szukam pracy, a że z panem rozmawiałam pod komendą, no to pomyślałem, że może tutaj się da zarobić. No, proszę pana, powiem tak. Da się zarobić. Czy są to dobre zarobki? To już sobie pan sam oceni. To zależy, co dla pana jest dobrym zarobkiem. Żebym miał na życie. Na życie? No, wydaje mi się, że moi pracownicy jakoś bardzo nie narzekają, że nie mają na życie. Przychodzą, pracują, zarabiają, także jest dobrze, według mnie. A no to dobrze. Jedyny problem jest taki, że sama nasza frakcja IMS-u nie zarabia. Ponieważ pieniądze z faktur, no, wiadomo. Nie opłacają. Dokładnie. Ojej. To trzeba... Różowy, zajmiesz się tym? No to jeźdź, bo ja teraz przeprowadzę właśnie rozmowę kwalifikacyjną. Tak, pieniądze z faktur... O kurde, dwóch już. A ja chyba jakaś strzelanina jest na mieście. Ale to niech pani jedzie, ja przemyślę i się zgłoszę jutro. Dobrze. Także przepraszam najmocniej, ale no widzi pan, jak to jest. Nie ma problemu. Oj, Jezus, trzeci już? Mój Boże. Tak, wiem, jadę. Zapraszam, bo pan potem nie wyjdzie, ja to zamykam na klucz. Dobrze, jeszcze raz przepraszam, naprawdę, najmocniej. Nie ma za co. Tu spot.
救我！ 的 Hero, Italian producer Cristiano Crispi, Afro Trappism, Black Acre Recordings, Giles Peterson, it's Worldwide FM, and we continue on an exotic tip. Here's Magabook.
idziemy tam, gdzie trzeba. Jedziemy aż tam leci.
jak się wyzywają na Twitterze? Ja zakończę z tym.